Witaj. Cześć. Nazywam się Zbigniew Matyjaszczyk. Postanowiłem, że przeczytam kilka wierszy z takiego tomiku jednego, który kiedyś wydałem, właściwie w roku chyba 2000. To są wiersze pisane w latach 1999-2000, czyli można powiedzieć na przełomie wieków. Zdecydowałem, że przeczytam dzisiaj kilka wierszy. Może coś powiem na ich temat, a może... Kiedy je pisałem, jeszcze nie używałem okularów. 20 lat temu wyglądałem troszkę inaczej. Czasami miałem krótsze włosy, czasami dłuższe, ale nigdy takie długie jak teraz. Okay. Tomik rozpoczyna się od wiersza, który nosi tytuł Na liściach życia. Na liściach życia zasypiają ludzie senni, a powiew boskości ich kołysze. Pod powiekami ich marzenia się rodzą, pragnienia, których nie da się usłyszeć. Na liściach małe światy wegetują, codzienne troski, żale, trudne życia znoje. Tam grzeszne dusze pokutują, by dzień następny przetrwać ze spokojem. Tak buja życie, szczycąc się zielenią ludzkiego losu, podglądając treści. Na liściach ludzie zasypiają, a wiatr i słońce każdy żywot pieści. Tak oto bujamy się na naszych liściach życia. Za oknem pada deszcz. Telefon komórkowy daje o sobie znać. Mamy zupełnie inne czasy. Kiedy pisałem te wiersze, to nie było telefonów komórkowych. A przynajmniej chyba nie takie rozpowszechnione. Nie? Świat był troszeczkę inny. Ja byłem inny, ale kiedy wracam do niektórych z tych wierszy, wydaje mi się bardzo aktualne. Może dlatego, że choć zmienia się świat wokół nas i my sami w jakiś sposób się zmieniamy, ewoluujemy, to w gruncie rzeczy wciąż jesteśmy tacy sami i pragniemy tego samego. Miłości i szczęścia. Ziemia i wiatr. Ziemia płodna szukała kochanka. Każdym świtem rosą zwilgotniała, poddawana pieszczocie poranka, wiatr łagodny za mężczyznę miała. On ją tulił, szumiał w jej ramionach i rozbudzał wszelkie w niej pragnienia. Tak nim była błogo omamiona, aż ją tknęła chwila zapomnienia. I oddała mu się w mglistym blasku, gdy jej trawy sobą rozkołysał. I rozkoszą drżała ziarn piasku, którym wiatr szaleńczo kocham, pisał. I zrodziła ziemia kwiat miłości. Kwiat, którego żaden wiatr nie złamie. I zasnęła, pełna uległości, by się zbudzić
wietrznych ust wołaniem. Ziemia płodna szukała kochanka. W tym wierszu ziemia jest istotą żywą, spragnioną miłości, jak każda inna istota pragnie ciepła, przytulenia, bliskości. Dzisiaj już wiem, że ziemia jest żywą istotą. Wiem to świadomie. Kiedy pisałem ten wiersz, nikt wtedy nie mówił, że ziemia jest istotą żywą. Ziemia to ziemia. Po prostu glina, piach, skały. Może woda, jeziora. Żyje tylko przez to, że rośliny w niej żyją, na niej żyją. Że zwierzęta są i przez to przedstawiono ziemię jako istotę żywą. Ale gdyby odebrać ziemi rośliny, gdyby odebrać ziemi zwierzęta i ludzi i zostawić jej tylko wulkany i fale mórz, czy nadal byłaby istotą żywą? Teraz myślę, że tak. Choć byłaby niespełniona. Choćby w jej trawiastych włosach szalał opętańczo wiatr. Jest trochę tutaj tych wierszy. Wybrałem sobie kilka. Myślałem, że będą trzy. Aczkolwiek będą cztery. Ponieważ ten trzeci nierozerwalnie wiąże się z czwartym, który jest już na stronie obok. Zasypia. Ziewa. Zasypia. Tuli myśli w poduszkowe jaśminy. Maluje obrazy mimiką ust. Całuje ochoczo wizje jasnych nocy, niezapomnianych, zaciemnionych dopiero o poranku. O czym będzie śnić? Zapewne o kochanku. O jego oczach pachnących bzem, pieszczotach lekkich, niedopełnionych, o soku jego słów, zlanych między piersi w potok pyszności. Nocą odkrywa własne pragnienia, odradza się w nagości. Kęsami spojrzeń na świetla klatki filmowego romansu. Oddechem nadgłośnym ślubuje wierność tym przeżyciom, co jej sen spokojny w akt miłosny przemieniły. I tak zasypia. Budzi się. Dotyka ją świt słoneczny, budzi się. Obok leży on, nagi, śniący o nieprzespanej nocy. Jego odkryte stopy ostudził przeciąg. Zmarznięty skulił się i przytulił do niej. Budzi się ranek. W piskliwym brzmieniu telefonu rozpoznaje kres dopełnionych pieszczot. Kochanek minionej nocy, strojny w miłosny wianek, jeszcze śpi. Przylgnęła do jego piersi, ciepłych łomotów serca, łapała te chwile krótkie,
by je schować sobie, by trwały w mieszku pamięci na samotne dni. Jeśli zasypia, to i budzi się. Kiedy zasypiamy, myślimy, że jesteśmy we śnie. A kiedy się budzimy, myślimy, że sen się już skończył. A może jest tak, że kiedy zasypiamy, to wtedy się budzimy. A poranek, który wydaje się przebudzeniem, każe nam zapadać w sen codzienności. Z pewnością nie masz takie wrażenie czasami, że życie bywa snem, że życie jest snem. Bardzo głębokim i pragniesz się obudzić z tego snu, ale nie wiesz, jak to zrobić, bo śnisz, że jesteś obudzona. Druga osoba, kochanek, kochanka, w sensie osoba bliska, z którą jesteś bardzo blisko, tak, że bliżej się nie da. W moich wierszach jest sporo miłości, ale też jest sporo erotyki. Dlatego, że w moim mniemaniu poprzez erotykę, poprzez taką wzniosłą seksualność, która powiązana jest z uczuciem, z miłością, jednoczysz się z całym światem, ze wszystkim, co najpiękniejsze. Akt miłosny dwojga to taki klucz, który otwiera te drzwi do radości, do szczęścia bycia tu na ziemi. Pięknie jest to poczuć. Czytając te wiersze moje, napisane 20 lat wstecz, wracam dzięki nim do tych uczuć. Gdzieś je zatraciłem po drodze, ale zapisałem je, żeby móc znowu kiedyś je przeczytać. Przypomnieć sobie, co jest ważne. Przypomnij sobie, co dla ciebie jest najważniejsze. Poddaj się życiu. Poddaj się pragnieniu twojej duszy. Buduj harmonię między ciałem, umysłem i swoim najwyższym ja, które jest prawdziwą boskością w tobie. Bardzo ci dziękuję. Zapraszam na kolejne czytania. Z pewnością będą. Dużo miłości i radości posyłam ci. Niech radość, szczęście, miłość, poczucie piękna nigdy cię nie opuszczają.